kochani, cześć! Witajcie na kanale Bajkowo TV. Z tej strony Sylwia. Dzisiejszy odcinek jest dla fanów Namnomsów. Zobaczycie, co te małe słodziaki dzisiaj będą porabiać. Ale zanim zaczniemy, to oczywiście kciuk do góry i subskrypcja mojego kanału, aby być na bieżąco. Ej, kokorydza, a co ty taka radosna jesteś? Coś się szykuje? Jakaś nowa zabawa? Weź powiedz, bo ja już nie mam co robić od rana. No pewnie, że się szykuje. Sama wymyśliłam tę zabawę. Pójdziemy do lasu i będziemy się bawić w układanie wielkiej namnomsowej wieży. Ale to nie jest nowa zabawa, przecież my zawsze się tak bawimy. Tak, tak, ale nigdy nie robiliśmy tego w lesie, zawsze obok domku. A jak w lesie będzie ktoś straszny i nas porwie, albo nas przestraszy? Tam przestań, chodź, idziemy po resztę. Dobra, dobra. Ej, a na nas, chodź, zbierz resztę namnomsów, gdzie oni wszyscy są. Przecież czas zacząć naszą szaloną zabawę, którą sama wymyśliłam. No dobra. Mam nadzieję, że będzie to wielka, wielka, ogromna wieża. Marchewka, przekaż wszystkim, że widzimy się pod wielkim, starym drzewem, zaraz przy wejściu do lasu. O, super, dobra, już idę powiedzieć reszcie. Mam nadzieję, że niczego nie zapomni, Marchewka, to różne akcje czasem tutaj robi. Idę pod drzewo sprawdzić, czy już wszyscy czekają, ale będzie super zabawa. Zobaczycie, zrobimy wieżę taką wysoką jak całe drzewo. Od samych korzeni po sam czubek. Naprawdę, będziemy wielcy, a wow, wszystkie namnomsy już na mnie czekają. Jeja, ile was tu przyszło, ale to bardzo dobrze, bo wieża wówczas będzie bardzo duża. Bardzo, bardzo. No to możemy zaczynać. Ja na razie będę pilnować tutaj z dołu. A wy wskakujcie jeden na drugiego. Ciekawe, jaka wysoka będzie ta wieża. A ty to co? Nie będziesz wchodzić? Czy czekasz aż na samą górę, żeby wskoczyć? No, i później hop, wskoczę na drzewo. No to dalej. Najpierw taka pianka. I teraz kolejna. Wow, to wcale nie będzie łatwe. O, chyba tak bokiem musi stanąć. Teraz może marchewka. A już coś zaczyna spadać. Namnomy, trzymajcie się drzewa. To na pewno nic złego wam się nie stanie. Wiesz co, kukurydza? Ja dzisiaj odpadam z gry. Nie chcę, aby cały groszek mi wypadł ze środka. Nie ma sprawy. Patrz z dołu i sprawdzaj, czy wieża się mocno trzyma. No to teraz ja. Hop, 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 hop. Jestem już tutaj. O, teraz słodycze. Pyszny cukierek. Wow, ale wysoko. I następne. Teraz moja kolej. Już prawie jesteśmy na samej górze, ale wydaje mi się, że do korony drzewa na sam czubek liści to my na pewno nie sięgniemy. Dobrze wam idzie. Chyba już koniec. Teraz moja kolej. Dobra, groszek, trzymaj za mnie kciuki. Oj, coś mi się wydaje, że to się źle skończy. Chyba ktoś spadnie. No to teraz jeszcze ja. Wchodzę, wchodzę, ale słuchajcie, jak tak mocno podskoczę, to jestem na górze! A cała wieża się rozwaliła! Utknęłam! A pomocy! Jak ja teraz zejdę na dół, skoro tej wieży nie ma? Przecież, ojejku, nie zeskoczę na sam dół! Ej, wszystkie namnomsy, wstawać szybko, budować wieżę! Kukurydza utknęła na samej górze i bidulka tam zostanie już na zawsze, jeśli jej nie pomożecie. Już, groszek, spokojnie, ła, wszystko mnie boli. O, poczekaj chwilę. No ja wiem, spadliście z wysoka, ale
dacie radę, na pewno dacie radę. Musicie dać radę, przecież ja nie będę tutaj siedziała do końca życia. Co prawda, słuchajcie, no, widok stąd jest piękny, ale wolę już wrócić do was. Dalej, budujcie tą wieżę. Ej, kukurydza, trzymaj się. Wieża już jest zbudowana. Możesz spokojnie na nią zejść, tylko powoli, żeby znowu się nie rozwaliła. To jest jedyna droga ucieczki z tego drzewa. Widzę, troszkę to wysoko, ale dam radę. Zdecydowanie lepiej jest wskoczyć na taką wieżę, niż na sam dół. Raz, dwa, trzy, skaczę! Jupi, jestem, trzymam się, jestem uratowana. Nie muszę spędzić reszty życia na tym wielkim drzewie. Nomsy, szybko schodźcie na dół, bo jakieś dziwne odgłosy tutaj słyszę, jakby ktoś jechał samochodem. Co to w ogóle jest? A, uważajcie, zaraz was ktoś wjedzie. Jak to ktoś w nas wjedzie? Przecież przed chwilą ledwo co się uratowałam, a tu znowu będzie jakaś kraksa. Pomocy, szybko na nomsy, schodzimy na dół. Super zabawa jest tym autem. Nie muszę robić psotów, tylko mogę jeździć. I wszystkich straszyć. Ziu. Nanomsy, to jest Zgrywus z wioski Smurfów. O nie. On ma zawsze szalone pomysły. Coś czuję, że to się źle skończy. Nie. Tylko nie Zgrywus, ale na szczęście jestem na samym dole, więc nie spadnę z wysoka, ale oni wszyscy na mnie spadną. Ała, już mnie boli głowa. A co to za jakaś dziwna konstrukcja? Ale to się dobrze składa. Zaraz w to wjadę swoim autem. Pędzam się i bach! Ojojoj, to byli przecież nasi przyjaciele, Nomsy, ale... Ale fajnie spadły na dół. One są gumowe. Nic im złego się nie stanie na pewno. Mam nadzieję, że nie będą na mnie złe. Ała! Spadłam z samej góry, a wam nic nie jest? Ojejku, co za niedobry Smurf, ale on chyba w ogóle nie wiedział, że to my jesteśmy. Myślał, że będzie super zabawa, a nas wszystkich bolą głowy. Ała! Nomsy, wstawajcie! Oj, przepraszam was bardzo. Chyba mój żart się nie udał. Myślałam, że będzie niezła kraksa, niezła zabawa, a wy jesteście całe poobijane. Przepraszam, tylko obiecajcie mi, nie powiecie niczego papie Smurfie. Nie, papa Smurf się niczego nie dowie, tylko następnym razem to ty miej oczy szeroko otwarte i sprawdzaj, co się dzieje. O, mogliście krzyczeć, że to jesteście wy. Wszystko tak szybko się działo, że niby ja mówiłam, że uważajcie, że Zgrywus jedzie, ale ty masz taką szybką brykę, że nam nomsy nie zdążyły w ogóle się zorientować. Bo to jest Zigzag McQueen. Najlepsza bryka, jaką tylko można mieć. Lepsza bryka i jeździ na tych kółkach i na kolejnych bocznych i potrafi szybko hamować i uwielbiam się nią bawić. Nie no, spoko Zgrywus, nie jesteśmy źli na ciebie. W końcu skąd miałeś wiedzieć, że to my tam jesteśmy? Miała być super zabawa, a wyszło jak zwykle. Najpierw kukurydza utknęła na drzewie, później bach, wielka kraksa. Ej, czasami tak jest, ale chyba wszystko dobrze się skończyło. Gdybyście tylko widzieli, jak wy śmiesznie spadaliście z góry. Ale wiecie co? Ja już spadam do wioski Smurfów. Oto pa, Zgrywus. I w ogóle się niczym nie przejmuj. Wszystko jest w porządku. No, następnym razem to wymyślimy jakąś inną grę. A teraz chodźcie, wracamy do domu. Moi drodzy, mam nadzieję, że spodobała wam się dzisiejsza bajka. Jeśli lubicie nam Nomsy i Smurfy, to na pewno tak. I na pewno zostawicie mi kciuka do góry. Widzicie, jakiego fajnego Zygzaka McQueena miał Zgrywus,
ależ na nim szalał, no i doprowadził do niezłego wypadku. Zdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!